To jest podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Przepraszamy bardzo, robimy podcast na Dzień Kobiet i chciałyśmy tak. Panią zapytać, jakie ma Pani ogrzewanie? Takie miejskie. A, to dobrze. Czyli dobrze. No jest ciepło, jak sobie kręcę. A jak tam, przestraszyła się Pani rachunków za prąd? Jeszcze nie, bo nie dostałam nowych. Mówi się cały czas, że będą bardzo wysokie rachunki. Więc to będzie niewesoło, bo już jestem emerytką, więc wiadomo, że te dochody są takie, jakie są. Bieda ma twarz kobiety. Wstydliwy problem współczesnych demokracji. Ja mam centralne ogrzewanie i ciepło. To jest Pani szczęśliwa, bo tutaj podobno są domy, gdzie na prąd ludzie mają. Być może, że tak, bardzo dużo ludzi mają na prąd. Jak tam z rachunkami? No wie Pani, no rachunki podrożały, jest naprawdę dużo więcej. Przynajmniej te 50%. Jak Pani daje radę? No co zrobić, no trzeba sobie jakoś radzić. Się czuję jak osoba, która przegrała trochę życia, tak? W sensie, że jakby to jest za każdym razem walka. Dostaje się pensję i tak naprawdę ta pensja rozchodzi się w 2 dni, bo się robi opłaty. Gdybym nie miała jeszcze tego 500+ na syna, to jakby nie wiem, z czego bym żyła. Są takie właśnie momenty, gdzie ja mam po prostu najzwyczajniej w świecie ochotę pójść się powiesić. Pół miliona osób w Polsce ma problem z ogrzaniem własnego domu. Większy odsetek stanowią kobiety, głównie samotne matki oraz seniorki. Badania nad ubóstwem energetycznym prowadzone są przez Instytut Badań Strukturalnych w Warszawie. Dzień dobry, ja do pana Jakuba. To właśnie tam pracują ekonomiści Joanna Mazurkiewicz i Jakub Sokołowski. Jak się rozbiorę? Nie wiem, czy Państwo tak mają teraz, że nigdy nie wiedzą, u kogo będzie ciepło, a u kogo zimno, jak gdzieś idą? Jak tutaj przychodzimy, to wiemy, że zawsze będzie zimno. Więc... Ale to jest właśnie oszczędzanie? Nie, takie preferencje zarządcze. Państwo zajmują się ubóstwem energetycznym. Około 10% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce jest uboga energetycznie. Można powiedzieć, że ten problem w Polsce jest bardziej problemem kobiet niż problemem mężczyzn. Jeśli mówimy o przyczynach ubóstwa energetycznego i o tym, dlaczego kobiety częściej go doświadczają, to tutaj takim głównym mianownikiem, i to nie tylko dla Polski, ale dla większości krajów, które zajmują się badaniem ubóstwa energetycznego, to są po prostu niższe dochody. W związku z tym ponoszenie kosztów ogrzewania domu czy kosztów energetycznych, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzą samodzielnie takie gospodarstwo, jest po prostu znacznie większym obciążeniem. Jest 350 tysięcy gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety, które są też ubogie energetycznie, czyli nie są w stanie zapewnić sobie komfortu cieplnego, mieć dostępu do urządzeń takich jak lodówka, pralka, mają niskie dochody i płacą zbyt wysokie rachunki za energię. Mieszkanie M w jednej z podwarszawskich miejscowości. Mieszkanie właśnie zostało wystawione na sprzedaż. M samotnie wychowuje syna i córkę. Mają też 4 koty i psa. Mirosławie, tak. Jakie ty masz futro. Tak, tak, jest przed obcinaniem, przed strzyżeniem. Bardzo ładne jest to mieszkanko. No wiesz co, jeszcze pod spodem są 2 pokoje, tam dzieciaki mają, w takim podpiwniczeniu. Ile lat ma twój syn? 16. A córka? 8. No 9 teraz będzie w marcu. Będzie 2,5 roku, jak mieszkamy, tak? We wrześniu minie 3 lata. Tutaj po górze jest 55, razem z dołem jest 89. No plus jeszcze pod tarasem jest cały schowek, jeszcze jest garaż, jeszcze jest kawałek piwnicy, no i cały ogródek. No ja kupując to miejsce miałam być jeszcze z jednym, że tak powiem, dorosłym człowiekiem, więc jakby inaczej sobie to trochę wyobrażałam. Potem stwierdziłam, że dobra, jednak dam radę. Pracuję w domu kultury, natomiast koszty, które powzrastały, no to jakby no nie jestem w stanie ani czasowo, ani finansowo tego utrzymać. A przeprowadziliśmy się z Warszawy, z kawalerki, z 31 metrów. Znowu będzie powrót do... No bo tylko i wyłącznie będzie wstać coś na 38 metrów, więc nie wiele, tak o połowę mniej niż tu.
według państwa zarabiam już tak dużo, że nie mam funduszu alimentacyjnego. Został mi zabrany, bo fundusz alimentacyny jest od 100 do 500 zł. W zależności, czy masz 200 zł alimentów przyznanych przez sąd, czy 10 tysięcy, to i tak będziesz miała, maksymalnie możesz dostać 500 zł. Więc dostawałam maksymalnie 500 zł. Natomiast no jak zmieniłam pracę, no według państwa już zarabiam za dużo, więc zostało mi zabrane fundusz alimentacyjny. Bo to jest tam chyba 600, niecałe 80 zł na członka rodziny. Tutaj za opał, za węgiel, gdzie jak się przeprowadzałam, to było 900 zł cały sezon grzewczy. W tym momencie 3200. Jeszcze udało mi się tańszy węgiel załatwić, po 1550. Masz piec. Tak, tak. Nie musisz palić. Mhm, tak. Natomiast teraz tak samo będzie podłączenie gazu. Bym musiała kolejny kredyt wziąć na 20 tysięcy, żeby przerobić całą instalację, chociażby zrobić kotłownię, kupić nowy piec. Kolejne pieniądze, kolejne kredyty. No dobra, ale to tak szczerze nie żać tego mieszkanka, bo mnie byłoby strasznie żal. Tak wiesz, siedzę tutaj i naprawdę jest ładne miejsce. Bo... Żal, no bo jak ja sobie jak znalazłam to mieszkanie, to ja mówię, kurde, no moje miejsce na ziemi, tak? Ja się przeprowadziłam, mieszkałam jako mała dziewczynka też przy Wiśle, też na takim odludziu, więc to takie mocno wrócenie do korzeni. No natomiast no muszę podkulić, brzydko mówiąc, ogon, schować swoją dumę i jego w kieszeń i nie zadłużać się dalej, tylko po prostu pospłacać kredyty, które mam i żyć na bieżąco. Na mieszkanie nie mam kredytu, ale w różnych innych dookoła mam około 60 tysięcy. Skądś wyjdę z jakiegoś tego swojego dołka, coś sobie poradzę, coś sobie już poukładam i potem znowu kolejny raz, tak jak teraz na przykład, wiesz, no dostanę 7 tysięcy kary za brak OC, tak? Bo mnie ubezpieczyciel nie powiadomił o tym, że się OC kończy. A ja w natłoku po prostu tego, co robię i w domu, i w pracy, byłam przekonana, płacąc we wrześniu drugą ratę, byłam przekonana, że luty, marzec mi się kończy OC. No ja nie mam skąd tego wyczarować. Dlatego czuję się przegrana. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukaciejewska pochodzi z Podkarpacia, gdzie dużo jest terenów wiejskich. Działa w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Niestety kobiety zapożyczają się na czas tego sezonu zimowego, żeby ogrzać i po sezonie grzewczym mają dużo na minusie do spłaty dla na przykład spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast jeżeli mówimy o indywidualnych gospodarstwach rolnych, to jednak cena surowców w stosunku do możliwości budżetowych danej rodziny, rodziny z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, kobietami, które wychowują samotnie dzieci, no jest naprawdę porażająca i ich po prostu nie stać, więc następuje wybór pomiędzy lekami, żywnością, podręcznikami czy dogrzaniem domów. Miała się zmniejszać ilość dzieci głodnych, a wiemy, że no, dzieci, które otrzymują posiłek, za który płaci samorząd, jest coraz więcej. Mówiąc o ubóstwie energetycznym, tego jak się jego doświadcza, też będziemy mieć różne aspekty tych problemów, które się nawarstwiają. I tutaj ważne jest też to, że dotyczy to nie tylko kobiet, które są w tym wieku, kiedy są aktywne zawodowo, ale też niższe dochody przekładają się na niższe emerytury. A z drugiej strony mamy ten dłuższy czas życia kobiet, mamy więcej kobiet w starszym wieku, więcej kobiet emerytek, więcej kobiet rencistek i w związku z tym też to samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego w późniejszym wieku też jest po prostu trudniejsze ze strony finansowej. Praga Południe, jedna z biedniejszych dzielnic Warszawy. Trzeba oszczędzać, mniej kupować do jedzenia, ograniczać pewne wydatki, po prostu rezygnować z pewnych wydatków. No jakbym mogła wymienić, to tak, żywność oczywiście, pieczywo, chemiczne właśnie artykuły, kapsułki zamieniłam na płyn,
do prania, więc już jest taniej. Po prostu konieczność jest taka, że trzeba zmniejszać wszystko, cokolwiek się kupi. Naprawdę niewiele. W takiej Biedronce wydaje się 100 zł, 89, 130, a naprawdę jest niewiele. Dostaje Pani pieniądze? Tak. To na przykład sobie odkłada Pani na jedzenie, a to trzyma nie, Pani nie na Nie ma wypadek, takiej możliwości, żeby cokolwiek odłożyć. Zastanawiam się teraz, wie Pani, co kupuję. Nie kupuję tak, żebym wiedziała, że nie wiem, czy to zjem. Staram się kupować tak, żeby to, co kupię, żebym zjadła. Żeby się nie marnowało po prostu. To jest moja pierwsza zasada. Ja co będę zostawiać w środę? Jak w piątek. Tak, pół kilo wątróbki i kurczak. Tylko dzisiaj to, tak. 17 kg. Proszę bardzo. Dobre. Dobre. Chciałyśmy się zapytać, na czym ludzie oszczędzają dzisiaj? Na wszystkim. Bo u Pani teraz tak bardziej pusto, a tu obok, gdzie warzywka, to ludzie kupują. Ale proszę Pani, warzywa też są drogie, ale widać biedę tych starszych ludzi. No, korpusik z Bystrzemi przychodzi, kupuje. To wiadomo, że nie ma tam, nie? I co ona z tym korpusikiem robi? I tak robi? Jeszcze smutno mówi, no to... A co ona z tego korpusiku może zrobić? Zupkę robią. A, korpusy to nawet i takie zamożne ludzie kupują. No tak, ale czyli ona cały czas na tej zupie później. No tak, no. A jak przyjdzie, przeważnie w sobotę przychodzi, daje tam sunę ze 4 pałki, ze 4 wioderka i tak cały tydzień ma. I później tak przychodzi i tak co tydzień. No ale co mam zrobić? No trzeba pomagać już. Może mi ktoś kiedy pomoże. Druga rzecz, która jest taka bardzo też charakterystyczna, to jest wykonywanie tych prac, które być może zlecilibyśmy fachowcowi. Czyli na przykład próba samodzielnego uszczelniania okien, albo radzenia sobie z drobnymi remontami, albo naprawami, konserwacją urządzeń, tak? Czyli przejmowanie na siebie tych obowiązków, które być może w innej sytuacji po prostu byłyby powierzone osobom z zewnątrz. Na czym oszczędzam? No na pewno na tym, że już sobie nie pozwalam na to, że właśnie, nie wiem, kupuję kolejny kwiatek. No na takich rzeczach, które tak naprawdę można było robić dla przyjemności. Fryzjer, to już nawet o tym nie mówię, tak? Fryzjer, czy ja sobie sama strzygę włosy, paznokcie też sobie sama robię, więc takie wszystkie rzeczy, co mogę zrobić sama, to robię to sama. Tak? Jak włosy sobie sama odcinasz? No ja mam kręcone, więc to na szczęście pomaga, bo to nie widać, że ktoś będzie nierówno. Syn tak samo, no to jakby pod kosiarkę tylko wchodzi, go strzygę. Córka tak samo, tylko na prosto chciała, więc... No ale no niestety, no co, na czym jeszcze? No na pewno na jedzeniu. No i na zdrowiu też na pewno. Syn ma problem z wrastającymi palcami, paznokciami, więc to jest kolejny problem, gdzie nie można robić tego państwowo. Pierwsza wizyta to 360 zł, każda kolejna to jest koszt około 200 zł. Tak, wizyta taka na samym początku co 2 tygodnie. No jakby syn nie może chodzić, więc muszę mieć na to. No, czasem jak brakuje już do końca miesiąca, to albo mama mi pomaga, no albo trzeba jechać na takich rzeczach do jedzenia bezmięsnych tak naprawdę. Nie dlatego, że jesteśmy weganami, tylko i wyłącznie dlatego, żeby było taniej, tak? Czyli makaron z czymś tam. Do Warszawy, do moich rodziców, nie pojadę co weekend w niedzielę, żeby przeoszczędzić na benzynie. Jak nie potrzeba, no to nie pieczemy. Mikrofalówki w ogóle nie używamy. No po prostu dużo ciągnie prądu, najzwyczajniej w świecie. No bo pranie muszę robić. No niestety. Czasami pranie u moich rodziców zrobię. Na urlopie to co? Poszłam dodatkowo sobie do pracy. To była sobota, niedziela, tam jakieś 9 godzin. Czy to była praca na mrozie? Tak, to była praca na zewnątrz po te 9 godzin, więc... Dzięki temu, nie wiem, zapłaciłam sobie za 2 raty studiów podyplomowych, które też gdzieś tam podjęłam, no bo chcąc poszerzać swoją wiedzę. I co studiujesz? Zarządzanie kulturą. Syn teraz się mnie pyta, czy będzie mógł pojechać do kolegi do Lublina. No nie wiem, no bo mam 1028. Dlatego stąd właśnie ta moja decyzja, żeby sprzedać to wszystko, pospłacać wszystkie kredyty i nawet jeżeli mi wzrośnie czynsz, to żeby nie mieć właśnie tych kredytów, tak? Żeby mieć jeszcze na ten czynsz i w razie czego na coś.
że może chociaż wtedy będzie właśnie ta chwila po prostym pójścia. Też warto powiedzieć, że ubóstwo energetyczne nie powstaje z rozrzutnictwa. Tak, i nie powstaje z tego, że ktoś właśnie bardzo tak sobie swobodnie korzysta i nie ma kontroli nad tym, ile energii zużywa. Wręcz przeciwnie, osoby, które są w tej sytuacji, zwykle bardzo oszczędnie użytkują energię i właśnie pierwszym krokiem, który podejmują, to jest próba zmniejszenia zużycia. Wyłączanie części mieszkania, tak, tych przestrzeni, których się nie używa. Planowanie prania, tak, planowanie gotowania, planowanie tych czynności, które się wiążą z użytkowaniem energii, to jest taka pierwsza strategia, najczęściej podejmowana i najszybciej jako taka reakcja na te bardzo, bardzo wysokie rachunki. Ja mam wszystko powyłączane z kontaktów, co niezbędne, ale przecież nie wyłączę lodówki, no bo lodówka musi być włączona, przecież ludzie mają różne sprzęty, na przykład komputer też można, ale jeżeli ktoś pracuje na komputerze długo, czasem po 10 i więcej godzin, no to niestety ma włączone, a to jest zjadacz prądu. Komputer, pralka, lodówka, zmywarka, to są zjadacze prądu, no niestety. I piekarniki, piecze i pani? I piekarniki, oczywiście, że tak, ale dużo mniej. I kochany, ja już zrezygnowałam nawet z Prodisza, bo Prodisz bardzo dużo pobiera prądu. I widzi pani różnicę w tych rachunkach, czy nie, że na przykład zmniejszyła się ilość prądu? Tego to powiem prawdę, że nie bardzo śledziłam, ale jak dostałam rachunek, to zauważyłam, że jest duży wzrost. Ale przyjrzę się temu, bo ja nawet o pewnej porze już wyłączam światła, jak już z kuchni nie korzystam. Mam takie strefowe światełka na baterie i sobie tym po prostu zapalam, żeby jakaś widoczność była zachowana w kuchni. Więc nawet w ten sposób. Ze wszystkich naszych badań wynika jeden wniosek. Całe życie takiej osoby kręci się wokół energii, wokół właściwego ogrzania domu, wokół tego, jak duże będą rachunki. Tam nie ma potrzeby przychodzenia i mówienia, że jak się przykryje garnek przykrywką, to da się zmniejszyć rachunek, albo jak się odsunie kanapę od grzejnika, to będzie grzało lepiej. To już wszystko było, te osoby to już wszystko wiedzą. Czasem to oszczędzanie jest wymuszone i prowadzi do niedogrzewania budynku, co wpływa negatywnie na zdrowie i tworzy całą taką spiralę problemów, które zaczynają się od ogrzewania, a kończą się na piętrzących się kryzysach, bo kiedy chorujemy, to nie możemy też pracować, to wpływa na nasze dochody. Znowu te dochody nie są wystarczające do pokrycia ogrzewania i ta spirala problemów się nakręca. Więc raczej powinniśmy się skupić teraz na edukacji doradców energetycznych, na edukacji pracowników pomocy społecznej, żeby wiedzieli, jak reagować w sytuacji, w której ktoś mieszka w zbyt zimnym mieszkaniu albo ma zbyt duże rachunki za energię, co powoduje, że tak naprawdę jest ubogi, pomimo tego, że dochody takiej osoby formalnie nie kwalifikują do wsparcia. Jak zapełnić tą lukę? Warszawa Okęcie. Mieszkania komunalne ogrzewane prądem. Proszę chodzić. Nie wiem, czy ten właśnie, czy zimno, czy ciepło. Nie, no ciepło. No, proszę pani, tydzień czasu nie grzany, przyjechałam, niecałe 13 stopni było. Takiego piecyka pani już nie kupi, bo on jest starej daty żeliwny. On się co jakiś czas wyłącza, ale trzyma cały czas te ciepło. Luiza Podedworny, samotna matka, udziela się w Komitecie Praw Lokatorów i Stowarzyszeniu Mieszkańców Kamienicy Włochy. To okna ma pani szczelne, nie. Tak, nie? Właśnie przez okna mi idzie dużo. No bo to są nie, plastikowe, tylko że wie pani, plastikowe też w latach 90. instalowano. I ten grzejniczek odgrzewa ten pokój, on jest całkiem spory. A tu jest drugi, czyli dwa piecyki na 29 metrów. A łazienka ogrzewa pani? Nie, nie, ja nie mam łazienki, to jest mieszkanie bez łazienki, tylko w buce. Aha. Kamienica jest z 30 roku, budynki komunalne mają to do siebie, że one są niechciane. Od lat 10 pomału widzimy, jak się wygasza gospodarkę komunalną. Widziała pani klatkę, tak? No, klatka. Z
straszna. Schody, widać pęknięcia, więc już raczej inwestować się nie opłaca. Część osób umrze, część zostanie i później będą wykwaterowywać, a stopniowo budynki wyłączamy, więc niestety męczymy się, tak? Prąd płaci się, rachunki są co 2 miesiące 1200 zł. Piecyk chodzi, pani przyszła, piecyk chodzi cały czas. No ja jestem jedyne mieszkanie, mam bez wilgoci na ścianach. Bo ja to powiem, wie pani, trudno, będę płacić, zrezygnuję z wielu rzeczy, ale ja chcę mieć ten komfort dla córki, żeby nie było jej zimno. A Amelka ma ile lat? 7 stycznia skończyła. A jak jest, kiedy jest 15 stopni? Wie pani co? Masakra. Jako kobieta z niedoczynnością tarczycy, coś, co podobnież też to wpływa, że jest wiecznie zimno, to mi się chce płakać. No wczoraj to ja, wie pani, jeszcze godzinie 19 nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Tak mi było zimno. Co pani robiła, żeby to zmienić, poprawić? Ja pomagam Komitet Obrony Praw Lokatorów, ale też również mam Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienicy Włochy, bo chodzi o to, że przede wszystkim zajmuję się dzielnicą Włochy, ponieważ 44 lata tu mieszkam. Do ratusza, do urzędu pani idzie. Nie ma pieniędzy, tak? U nas, jak pani będzie wyjeżdżała, niech pani zwróci uwagę, między śmietnikami jest podłączony, podciągnęli ten gaz do nas, do budynku. Do mieszkań nie ma. Do mieszkań nie ma, bo potrzebują na to pieniędzy. My jako z dziewczynami dwoma postanowiłyśmy o dotację na te czujniki i dostałyśmy tą dotację. To już czujniki kosztowały prawie 5000 zł. I tak, najwięcej to jest w tym pokoju 18,8, ale mam 50% wilgotności, nie mam wilgoci. A wszystko pani tutaj może zobaczyć. No tak, 11,4 teraz stopnia mamy na klatce. 16,2 to jest WC. U Ameli jest cieplej, bo też cały czas piecyk chodzi, 18,1 i w korytarzu ma pani 17. I cały czas chodzi piecyk, od wczoraj od 15. Tak. Te czujniki są kupione od profesjonalnej firmy, żeby mi nikt nie zarzucił, że ja sobie kupiłam chiński. To wszystko się zapisuje w chmurze i przez 2 lata jak gdyby mam podgląd. No, bo to co one dają pani? Ja będę gromadzić przez 2 lata dane. I że nie mogę tego dogrzać, tak? Chcemy jeszcze gdzie indziej pozyskać jakieś pieniądze. Postawiać czujniki i nagłaśniać sprawę w ten sposób. Jak się żyje w zimnych domach. My wiemy z naszych doświadczeń, takich z badań terenowych, że często te mieszkania, w których mieszkają osoby zmagające się z problemem ubóstwa energetycznego, to są mieszkania, w których jest wilgość, w którym jest grzyb. W związku z tym jakość powietrza wewnątrz budynku jest bardzo zła, co przekłada się na problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne także na przykład dzieci. Tak? I to są i zaostrzanie chorób, ale też pojawianie się nowych. I trzeci element to zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o takich gospodarstwach, które nie mają dostępu do ciepła systemowego, ale ogrzewają się w domu piecami kaflowymi na przykład, tak? Albo wtedy, kiedy muszą nosić opał. To jest bardzo dużo wysiłek fizyczny. Tak? To jest ogniskowanie i organizowanie dnia wokół utrzymania ciepła w mieszkaniu, albo przynajmniej konieczność zaplanowania tego procesu w ciągu dnia i w ciągu nocy. To jest kwestia na przykład wnoszenia opału, co w przypadku starszych osób mieszkających powiedzmy w kamienicach, gdzie trzeba pokonać jakąś odległość, jest bardzo dużym wysiłkiem. To powoduje takie zjawisko deprywacji czasu wolnego. Tak? To znaczy, jeśli mamy konieczność dołożenia kolejnych obowiązków, takich obowiązków domowych, automatycznie skraca się czas na wypoczynek, ale też po prostu na takie normalne funkcjonowanie w domu. Sąsiadka, nie zobaczymy, bo ona właśnie nie zdążyłam zobaczyć, czy ona jest na tym. Pani Ewa przeoszczędza na prądzie. Tam ściany są czarne, zaczynają się robić, bo przestała porządnie. Jeszcze w zeszłym roku paliła w piecu. Ale jest zakaz kopciuchów. Ogrzewając prądowo, boi się pani, że pani te ciepło ucieka. Przestaje pani wietrzyć. I zamyka się koło, dlatego też ta wilgoć wychodzi. Ile? Pani w ogóle. Dzień dobry. Wziąłam kurtkę, bo podobno pani chłodna. Tak, no chłodniej jest. Chłodniej, bo tak się posiedzi. O, tutaj. O, grzyb jest, ojej.
pleśń czarna. On tutaj to był odotąd. Ja wzięłam domestos, wybielacz i zmyłam. Fakt, że w maseczce, bo mam astmę, to... To przy astmie pani w takich warunkach? No, a co mam zrobić? No ja w tym pokoju akurat nie przebywam. Ale w tamtym też jest. No ale to się roznosi, no przecież no, to, że pani nie przebywa. O, tutaj jest też jest. Widzi pani, o, pod grzejnikiem. Czarne ściany. Kopciuch, a wymienili na sprzęt elektryczne centralne ogrzewanie. Mhm. Wie pani. Ale dlaczego u pani jest chłodniej niż tu u sąsiadki? Bo ja grzeję. A czemu pani nie grzeje? No bo to musiałabym moc rozkręcić pompę na większą temperaturę. No i kto za to zapłaci? No właśnie, jak to idzie na licznik, na prąd. A pani sama mieszka? Tak. Ale no co, żadne dodatki nie przysługują, nic? Nie, no skąd, jak ja pracuję, to co mi dadzą? Ale była pani się dowiadywać? Nie, no ja za dużo zarabiam, żeby mnie dali. Za bogata na pomoc, za biedna na... Przedtem w kominku paliłam, a teraz no... Likwidacja od 1 stycznia pieca było. No. Tak to działa. Gaz jest podciągnięty przecież. Mogliby podciągnąć do samej góry. Wtedy byśmy wszyscy równomiernie grzali i byłoby nam łatwiej, bo wzajemnie się grzali. No oczywiście, bo wszyscy by grzali. Ja tak to tak, no pani grzeje grzejnikiem, ja trochę, tu drzwi zamykam. Tu tylko bym miała ciepło. Dziadek na dole przestał Dziadek też grzać. Przestał grzać. Bo 3000 Kuba to wiem, że grzeje, bo licznik zasuwa tak, tak? Że hejże. Mhm. No. Ale oni mają małe dziecko. Tu są raz, dwa, trzy, cztery lokale użytkowe, które są w ogóle niegrzane. ZGN pieniądze bierze za wynajem, a oni grzeją. A zimno od nich. Ja jak tu siedzę... Podłoga. Podłoga. Dlatego mam dywanik, bo od podłogi no. Tak zasuwa, że... To jest problem, że z każdej strony tak. Od klatki musimy dogrzewać sami. Od dołu musimy dogrzewać sami. Dlatego my nigdy nie będziemy mieli tego ciepła. Mam wykształcenie wyższe, a sprzątam klatki schodowe. I tak pracuję od poniedziałku do piątku, jeszcze dodatkowo różne zlecenia, ale to już jak gdyby te zlecenia, no to są bardziej od znajomych, bo ja miałam swoją firmę drukarską, ale niestety trzeba było ją zamknąć. Pieniądze nie są duże, no radzimy sobie. Ja w związku z tym, że miałam firmę i jak gdyby człowiek tak spadał, jak już się pokończyły zlecenia, to umie po prostu oszczędzać. To państwo jak pomaga pani? Ja mam tylko czyste 500+. Ale bo pani nie występowała, czy pani nie przysługuje? A nie, to przepraszam. Złożyłam o dodatek energetyczny w wysokości 1000 zł, który był do 1 lutego. Bo to jest taki problem, że to ja muszę udowadniać, że prąd jest drogi, to ja muszę pokazać, czy ja przewyższam, czy nie, czy zamrożą mi, czy nie. Chociaż wszyscy właśnie, łącznie z ekspertami, wiedzą, że no kręci się ten licznik cały czas. Wie pani co? Ja mam 44 lata i przez ostatnie 7 lat, jak mam córkę, to właśnie my ciągle, jako taki szary obywatel, ja muszę wszędzie wszystkiego udowadniać sama, gdzie mam tylu ekspertów. Tak jak od energetyki, rozumie pani? I to jest największy ten ból. Coś trzeba wreszcie zrobić dla ludzi. Tam, gdzie sieć ciepłownicza nie dochodzi i tam, gdzie ludzie muszą ogrzewać się własnymi źródłami, tam ryzyko ubóstwa energetycznego będzie dużo wyższe niż wśród osób, które są podłączone do sieci ciepłowniczej, bo mamy 4 miliony gospodarstw domowych, które się ogrzewają indywidualnie. To jest fenomen na skalę europejską. Mamy najwięcej gospodarstw domowych, które korzystają z węgla w całej Unii Europejskiej. I to dokłada się do problemu. Zauważalne jest niestety to, że więcej się z tych kominów kopci, czyli mogę domniemywać, że pali się różnymi, niebezpiecznymi również dla zdrowia i środowiska materiałami. Unia Europejska widzi problem, proponuje finanse, proponuje programy. Można sięgać po fundusze na docieplenie, na dodatkowe źródła energii, jak choćby panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ale jak one będą już rozdysponowane, kto dostanie w jakiej kwocie, to już tutaj jest rola państwa członkowskiego. W Polsce nie ma programów, które dają 100%
dofinansowania, na przykład na docieplenie domu. Ale co ważniejsze, żeby były przyznawane na zasadach prefinansowania. Dotychczas działa to w ten sposób, że my musimy wyłożyć kwotę, podjąć tą inwestycję, przeprowadzić ją i później mamy zwrot. Tak? Natomiast w przypadku osób, które mają bardzo niskie dochody, to jest tak silna bariera, że one po prostu nie sięgają po te programy. I dla tej grupy dochodowej takie wsparcie w postaci tego, że byłyby dostępne środki finansowe od razu, tak, na to, żeby przeprowadzić tę modernizację z wykorzystaniem właśnie pieniędzy pochodzących z różnego typu dotacji, byłoby dużym ułatwieniem i na pewno łatwiej byłoby sięgnąć osobom zmagającym się z ubóstwem po takie właśnie wsparcie. Kiedy człowiek powinien już spokojnie sobie żyć, to nie może żyć. No martwię, wie pani się, martwię się w ogóle, jaka to będzie przyszłość. Bo ostatnio zapomniałam zapłacić właśnie za energię, więc już jakieś telefonicznie mam. Zapomniałaś to i tamto. Mąż wcześniej umarł, miał zawał i koniec. Także od 13 roku, jak dziecko miało 13 lat, to już musiałam go wychowywać sama. Jeszcze jak pracowałam, to jeszcze było jako tako, natomiast teraz to już jest gorzej. Teraz po prostu muszę liczyć, co kupuję. A gdzie pani pracowała? W jakiej branży? W ubezpieczeniach. To tak. Się wydawało, że starość zapewniona, spokojna. No to tak właśnie jakoś dziwnie wygląda. Że się myślało, a to co jest, to jest troszkę inaczej. Ale to miała pani też jakieś ubezpieczenie swoje, prywatne? Miałam, tak. Zakład pracy mi fundował. A ja tylko od tego płaciłam podatek. I co, i to się opłacało teraz na emeryturze? No, to, tak, opłacało się. To się opłacało. Dużo dała w emeryturze. Ale nie na tyle znowu, żeby powiedzieć, że ja sobie mogę robić co chcę. Ale czy to jest tak, że jak na przykład wzrosną te jeszcze opłaty za prąd, to pani ma oszczędności, żeby pokryć? Nie mam oszczędności. Nie ma oszczędności. Nie mam oszczędności. W Rybniku zostały przygotowane takie mieszkania właśnie dla samotnych kobiet, które nie muszą już same się ogrzewać, tylko mieszkają w mieszkaniu, o które dba miasto. I też ten projekt był kierowany do specjalnej grupy kobiet na początku, bo on był kierowany do wdów górniczych, czyli kobiet, które zostały czy postawione w tej właśnie trudnej sytuacji ze względu na to, że wydarzył się śmiertelny wypadek, więc tragedia w rodzinie to jest też nawiązanie do tego, czy mówimy, że czasami życie nas zaskakuje. To nie, ubóstwo, czy takie zakręty życiowe nie wynikają z decyzji. One często wynikają ze splotu bardzo wielu okoliczności, na których nie mamy wpływu. I ostatecznie w tych mieszkaniach nie wszystkie panie, które tam zamieszkały, są wdowami, ale fantastyczny jest ten pomysł właśnie mieszkania wspólnego i radzenia sobie też z tym problemem samotności w podeszłym wieku. To jest jedno z rozwiązań, które nam się wydaje bardzo dobre. Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich trudności wprowadzenia takiego mieszkania, ale chcielibyśmy dostarczać politykom, administracji dużo faktów na ten temat. Mówimy w tej chwili o sytuacji, kiedy dzieci najczęściej już poszły sobie z domu i osoba samotnie mieszka i zaczyna mówić, starych drzew się nie przesadza i tego typu podobne rzeczy, prawda? A z drugiej strony zmagamy się przecież z samotnością takich osób i z wyłączeniem z całego takiego nurtu towarzyskiego i społecznego i aktywności różnego typu, które są bardzo trudne do zorganizowania, jeśli mieszkamy i samotnie gdzieś w oddaleniu od skupisk takich miejskich. Z drugiej strony pamiętam Kielce, nie wiem czy Państwo wiecie o tym, gdzie miasto zorganizowało dwa budynki z mieszkaniami samodzielnymi dla mieszkańców, którzy mieszkali na rynku w tych mieszkaniach ogrzewanych węglem. I przekonano ich właśnie o tym komforcie. Kielce. Mieszkania przygotowane przez miasto dla seniorów, którzy do tej pory żyli w kamienicach. Proszę bardzo, zapraszam. O, już na drzwi otwarte też. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Przestronne, widne mieszkanie. I pani co, chciałabym, nie wiem ile żyć, żeby w tym mieszkaniu być.
Wiem, że żyje tutaj. A to pani nagrywa? Ma! Marek Scelina, jestem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Prezydent miasta podjął decyzję o wybudowaniu nowego, specjalnie zaprojektowanego dla potrzeb osób starszych bloku. To są nieduże mieszkania, w większości zdecydowanej jednopokojowe. Jest oczywiście winda, a na parterze takiego domu jedno z tych mieszkań jest przeznaczone dla naszego pracownika. Na wypadek, gdyby się coś działo, o czym się szybko dowie, ponieważ w każdym mieszkaniu jest przycisk, może zainterweniować. Mieszkanie numer 3 to będzie tutaj? Tak, na parterze. Dzień dobry. Ależ proszę bardzo. A tu mam taką kucheneczkę. Te meble też są pani? Tak, tak. No. Widzę, że wszędzie właśnie szerokie drzwi, wygodne. No. Tu mam łazienny, znaczy praleczka. Tam jest prysznic. Tutaj, wie pani, to się przytrzymam i jest mi łatwiej, żeby się nie przewrócić. No. Chociaż staram się do przodu. A jak pani miała w poprzednim mieszkaniu? Ja mieszkałam w starym budownictwie. Bardzo długo, bo ponad 30 parę lat. To były dwa pokoje z kuchnią. Trzeba było nosić węgiel na pierwsze piętro. Jak małżonek żył, który już umarł, jak 10, 11 lat. No to tak troszeczkę mi pomagał tego. No a później jakoś sobie tak nie radziłam. Przeżywałam to okropnie. No. Kogoś tam poprosić, żeby przyniósł wiadereczko, no to też trzeba, wie pani, jakoś się zrewanżować. Napisałam podanie tam do tego, no i tak Boga prosiłam, by Boże, mi mnie w opiece, jak to ta zima, ten węgiel, bo to czas do walki, ciężko na pierwszym piętrze. No i patrzę, a tu przyszło wezwanie. Boże, te strasznie się ucieszyłam. Także zadowolona jestem. Na razie sobie radzę. No a jak człowiek nie będzie sprawny, no to trzeba się uśmiechnąć do syna. O tym nie myślę na razie. Jak myślę o Warszawie, no to mnie zaskoczyło, że tutaj jest tak dużo tych zimnych domów, tak zwanych. Tak, ale te zimne domy mają jedną wspólną charakterystykę. To są stare domy, bo w Warszawie jest bardzo duża skala nowych mieszkań podłączonych do sieci ciepłowniczej i bardzo mała skala starych mieszkań. Ta skala jest przyzerowa. Z czego to wynika? Mamy akurat w Warszawie prywatnego właściciela sieci ciepłowniczej. Nie ma żadnego interesu w podłączaniu starych mieszkań do sieci ciepłowniczej, bo to jest bardzo duża inwestycja, za którą nie chcę płacić i nie chcę ryzykować, że ci nowi mieszkańcy nie będą mieli pieniędzy na opłacenie rachunków. Bo dla prywatnych inwestorów liczy się tylko jedno i jest to zysk. Nie liczą się ani koszty, ani korzyści społeczne, bo my wiemy, że bylibyśmy w stanie zminimalizować koszty społeczne w postaci zanieczyszczenia, w postaci chorób, w postaci większego obciążenia systemu ochrony zdrowia, gdybyśmy podłączyli stare kamienice, stare budynki do sieci ciepłowniczej. Korzyści społeczne z tego rozwiązania są dużo większe niż koszty, ale żaden inwestor nie bierze kosztów ani korzyści społecznych pod uwagę. I miasto jako inwestor ma dużo większą presję, dużo większy interes o dbanie o te koszty i korzyści społeczne, bo miasto czy administracja miejska jest na szczęście wybieralna. Jeżeli mieszkańcy będą niezadowoleni z postępowania miasta, to mogą i powinni taką administrację odwołać w wyborach. Niestety nie da się wpłynąć na inwestora, który bardzo mocno ingeruje w miejską przestrzeń. Taka sytuacja jest niestety w Warszawie. Co prawda nie jest tak, że miasto nie podejmuje prób zmiany tej sytuacji. Podejmuje takie próby. My zresztą też, jeżeli chodzi o samą Warszawę, to prowadziliśmy badania, jak można realizować lepiej inwestycje, żeby maksymalizować korzyści społeczne, inwestycje w obrębie mieszkalnictwa. I wiemy, że miasto też z wniosków naszych badań korzysta, ale cały czas ma ograniczone możliwości, co wynika z błędnej decyzji o tym, żeby sprywatyzować sieć ciepłowniczą.
my jako ludzie nie mamy wpływu na to, co takie korporacje, prawda, planują i jak chcą nas po prostu unicestwić, bo to jest unicestwienie. Tak naprawdę nikogo nic nie obchodzi, ile taki zwykły człowiek, szaraczek będzie płacił, czy za gaz, czy za prąd, czy za cokolwiek. Nikogo to nie obchodzi. Gdyby nie antydepresanty, to w tamtym roku miałam takie załamanie. Wsiądę w samochód, będę jechała, rozpieprzę się o drzewo i jakby będzie przynajmniej... Nikomu nie zostawię, okej, popłaczą sobie, ale nikomu nie zostawię problemu. Także jakby takie momenty są dość często, tak? Ale to poczekaj, to uratowało cię to, że myślałaś o dzieciach, że jednak, żeby się nie rozwalać, bo co z tymi dziećmi, tak? Tak, tak, tak naprawdę. No i że właśnie co, no jakby i co potem? No przeraża mnie to wszystko, no co? No właśnie, z kim rozmawiasz o swojej sytuacji? Mało mam takich osób. Mało mam takich osób, bo to nie jest łatwe też się przyznać do tego, że człowiek sobie gdzieś tam nie radzi. No właśnie, ja nauczyłam się tego, że ja muszę się patrzeć na siebie. Że co z tego, że próbowałam mieć jakieś tam związki, jakby nigdy to nie wychodzi i zawsze zostaję sama na lodzie, tak? Więc tylko i wyłącznie muszę patrzeć na siebie. Gdzie jest ojciec? Ojciec, tak naprawdę ja teraz tak samo na niego płacę. Ja i ty i każdy z nas, dlatego że sobie siedzi w więzieniu. Więc ma tam ciepło, ma tam jedzenie, ma gdzie spać i poszedł do więzienia za drobne kradzieże. No właśnie, ale też jest problem systemowy, dlatego że nie chodzi tam do pracy, chociaż bardzo by chciał, no ale cały czas jest, no bo nie wiem, bo są nagle przenoszą go do innego więzienia, musi zapracować potem znowu od początku na to, że wychowawca mu zaufa i dlatego nie może chodzić do pracy. Więc te alimenty mu narastają, tak? Ja tylko dostaję od komornika informację, ile jest mi dłużne. Ojciec twoich dzieci, czyli twój były mąż, tak? Mm-hmm. Siedzi w więzieniu, no i nie może zarabiać siłą rzeczy, to znaczy być może by mógł, ale mu nie pozwalają. Tak. A państwo zabiera ci fundusz alimentacyjny. Tak, bo sobie poradziłam. Pracowałam w innej pracy, zarabiałam mniej, no a teraz poszłam do lepszej pracy. Tak naprawdę no, mam bardzo dużo gdzieś tam obowiązków i jeżeli na przykład jakiemuś dziecku na przykład na feriach, na warsztatach stanie się krzywda, mogę iść do więzienia, gdzie dostaję za to 3600 zł. No i za to, że dostaję 3600 zł, no to został mi zabrany tak fundusz alimentacyjny. No bo to już jest za dużo, tak? Bo 690 zł według naszego państwa na członka rodziny to jest wystarczająca kwota, żeby się utrzymać. Jeszcze raz ile? 690 zł. No, no ale to jakby takie są widełki. Przekraczasz o złotówkę, do widzenia. I nie przysługuje mi również zasiłek opiekuńczy na dzieci. Za to, że sama wychowuję. To jest całe 127 zł, o ile się nie mylę, na jedno dziecko. To też mi zostało pozabierane. Takim elementem, który już mamy w ręce i którym już możemy pomagać, to są różnego typu programy, które wspierają w postaci zasiłków czy pomocy społecznej. Elementy tych programów, które można byłoby poprawić i można byłoby dostosować tak, żeby lepiej odpowiadały potrzebom, to jest na pewno próg dochodowy, tak, który obecnie jest na tyle niski, że bardzo wiele gospodarstw domowych nie może korzystać z pomocy społecznej, ponieważ pomimo tego, że jest w bardzo trudnej sytuacji, to ich dochód jeszcze nie jest na tyle niski, żeby uprawniał do pomocy. Tak więc to jest pierwszy element takich weryfikacji tych zasad udzielania pomocy społecznej, także wprowadzania kryterium dochodowego, czyli jeśli wprowadzamy nowe rozwiązania, jeśli widać taki bieżący problem, na który reagują rządzący, to warto się zastanowić jeszcze nad tym, kto jest najsilniej dotknięty tym problemem i jak adresować tą pomoc, tak by ona była bezpośrednio kierowana do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Widzimy, że pani tutaj sobie stoi, pewnie pani do emerytury dorabia. Tak,
Da się dorobić? No trochę da. Musi pani stać codziennie tutaj wiele godzin? Codziennie od 9 do 4. I to wszystko są pani rzeczy, które pani... Wszystkie tak. Natkie pietruszki, koper, szczap w słoikach, szanć, fichłe w słoiczkach, zabawki. To sąsiadka robi, ja handluję, a ona robi. A te ubranka to skąd? To są klientki mi dają, ale na mi szczęście, bo już tu dostałam 3 razy po 100 zł. Ale jak pani dostała? Bez niczego. Przyszedł pan, pyta się, ile to wszystko kosztuje. Ja mówię, nie wiem, muszę policzyć. A to dla pani, ja mówię, co podać? Nie, dziękuję. Przyszła dziewczyna, wzięła ćwikłę, złożony miał te pieniądze i krzyczę za nią reszty. Uśmiechnęła się, poszła. To rzeczywiście ma pani szczęście do ludzi. Szczęście, tak. A co pani zrobiła z tymi pieniędzmi? Na co je pani przeznaczyła? Kochanie, ja mam drogo płacę za czynsz. No 550 zł. I miałam zaległości i muszę spłacać. I dlatego dorabiam. A proszę nam poradzić, jak rozpoznać ludzi, czy głównie chodzi nam o kobiety emerytki, że te akurat mogą mieć problem z pieniędzmi. Po czym my rozpoznamy? Po czym? Ludzie są zamyśleni. Idą tak, idą, nie myślą, po prostu idą. I ja widzę, że oni o czymś myślą. I widzę te woreczki z pieniędzmi, te puste prawie. Proszę panią, nie mam 20 groszy, albo 50 groszy się targują. Zwłaszcza w Polsce żyjemy w takim klimacie, gdzie nie da się wyłączyć źródeł prądu, aby zaoszczędzić, tylko żeby przeżyć zimę, trzeba dzisiaj dużo, sporo środków finansowych przekazać na ogrzewanie domu, więc programy dla najuboższych to muszą być programy, gdzie jest 100% dofinansowania, docieplenia, zmiany źródeł energii, no i takie zarządzanie, żeby się nie okazywało, że nagle to na węgla z 800 zł wzrasta do 3700, bo wynagrodzenia nie będą na takim poziomie procentowo wzrastały. Rodzi to wielkie zagrożenie dla i bezpieczeństwa zdrowotnego, i, no i do funkcjonowania rodziny, bo w zimnym domu trudno być szczęśliwym. No każdy czeka teraz bliżej wiosny, już czujemy ten powiew tej wiosny, już jest fajnie, naprawdę, także może będzie coraz lepiej, jeżeli chodzi o tą naturę, że nam pomoże. Ale uważam też, że powinny być przepisy na wszystkie te sprawy odgórne, żeby nikt z ludzi nie musiał marznąć, czy po prostu wyłączać na 2-3 godziny, żeby zaoszczędzić prąd i wtedy w koce się ubrać i marznąć. No i uważam, że XXI wiek zobowiązuje rządzących do tego, żeby coś wymyślili dobrego dla ludzi. Był to podcast Parlamentu Europejskiego Biura w Polsce autorstwa Katarzyny Błaszczyk i Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej z inicjatywy twórczej Torba Reportera i Podcastera. W podcaście udział wzięli Elżbieta Łukacijewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Joanna Mazurkiewicz i Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych, Luiza Podedworny, działaczka lokalna, oraz kobiety, które dzieliły się osobistymi historiami.